Dokładnie, takie wsie powstawały polskie. Ile takich wsi polskich było? I nie tylko Polacy tam się osiedlali. Była tak, na przykład wioska była, Włosi się osiedlali, nazywano się Taliany. O, wieś taliańska. A, jest wieś jeszcze tam inna. Akurat mi teraz uciekło z głowy, żeby to powtórzyć. No, ale Turków tam było, niemało było. Tam, gdzie byli rozsypani, tureckie rodziny rozsypane były, gdzie się osiedlali chrześcijanie, katolicy, to zaczęli uciekać do Sarajewa, bo się bali, że ich tego, Turcy, że ich tego schrystianizują. A pani urodziła się w którym roku? Ja się urodziłam w 36. Mój tato się też tam urodził, mama też. Czyli pani była trzecim pokoleniem? No, prawie. Prawie trzecim pokoleniem. No, dziadkowie przyjechali. Bo dziadkowie przyjechali już żonaci. Mamy ich już panienki do za mąż pójścia wychodzili już w Jugosławii za mąż. Tego właśnie dziadka, pradziadka. I to jest zdjęcie zrobione no. Kiedy i gdzie? To było wesele? To było wesele Bronisława Hara i Ćwik Władysław. Ta Bronisława była moją chrzestną do chrztu. No i brat tego tu pana młodego był chrzestny mój. No a na tym weselu był właśnie pradziadek, bo tych Ćwików mama, ta która tu gdzieś jest, o tu, była siostrą prababci, żoną tego pradziadka. Jej tutaj nie ma, ponieważ ona była niewidoma, to już nie brała udziału w życiu jakimś tam gościnnym, tylko w domu była. Ale jej też nie dano spokoju, ponieważ tego była niewidoma bardzo wcześnie, od 35 roku życia, to i tak ją przystawili do korby, trzeba było wracać do cepów, bo wszyscy nie mieli maszyny do mucenia, tylko cepami się muciło. No i co jeszcze? Drzewo żnąć babcia mogła i no wszystko. Prawdopodobnie nawet potrafiła wiedzieć, kiedy pierogi się ugotują. Postawiła rękę nad parą, jak ją mocno parzyło, to wiedziała, że im już starczy. Takie miała wyczucie. W 36 roku pani się urodziła i co pani pamięta? Taka pierwsza pani pamięć jest o czym? Moja pamięć to taka jest. Pierwsze. Mama bardzo ciężko pracowała, a rodziła dzieci co drugi rok. Mój ojciec był kowalem. To siedział w kuchni i robił wszystko, co można było z żelaza wykuć. Brony, nawet pług robił. Kiedyś pług to tego. Był taka wywrotka, w jedną stronę tylko się orało. Mój tato już jak tak trochę nabrał doświadczenia, to ten pług zmienił, że można jechać było w koło i orać. A najpierw to się męczyli ludzie tak jak mogli. Czym karczowali las, tym karczowali i ziemię. No, ale tak było dobrze, bo ponieważ tak, proso rodziło się dwa razy do roku, bo ciepły kraj. Greczka też, no to tak ludzie jedli tą kaszę. No. No dobrze, jest rok taki 44. Wojnę pani pamięta? Pamiętam. Jak tam w Bośni wojna wyglądała? Jak pamiętam wojnę? Pamiętam w ten sposób, że w czasie wojny już jak partyzantka była i istniała, to partyzanci przychodzili na wieś i mieszkali u ludzi, u chłopów na wsi, bo ja się urodziłam na wsi Jadowica. Między Pryniaworem a Derwentą.
W domu się mówiło po polsku, wszyscy mówili. Myśmy mówili po polsku i to była cała wioska była Polaków. A jak zaczęłam mówić już o tych Talianach, o tych Włochach, to oni mieli swoją wioskę. I jeszcze tam inni swoje, a były tak, że Niemcy się też osiedlali, ale Niemców to jak zwykle było stać na kupienie lepszej ziemi już uprawianej, a nie karczowanie lasu. To od razu sobie robili murowane domki, stodoły i wszystko mieli, bo mieli też konie. No jeszcze traktora to nie. No i tak się żyło do II wojny światowej. W czasie I wojny światowej to się moja mama urodziła. I co miała ile? 17 lat. To trzeba było wydać za mąż. Aha, to zaszłam za daleko. Miałam opowiadać, co z wojny pamiętam. Pamiętam to jak...